I tak, drodzy Państwo, z przyjemnością witam naszego kolejnego gościa, który dotarł do nas tutaj do studia na Plac Zamkowy. Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, a także były minister rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeszcze troszeczkę przysunę panu mikrofon do przodu. O, i teraz będzie witam wygodniej. Serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jest pan razem z nami. Dużo ciekawych tematów, więc przechodzimy od razu. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, wystąpienie szczyt w Unii Europejskiej, państwa Ameryki Południowej, Karaiby, Unia Europejska. Jakie ważne ustalenia mogą tam zapaść, w jaki sposób mogą one wpłynąć na sytuację żywnościową w Unii Europejskiej i jak mogą odbić się na polskim rolniku? Jest podpisana umowa o wolnym handlu z częścią Ameryki Południowej, z krajami Mercosur. Dla rolników Komisja Europejska, pani von der Leyen, chce bardzo przyspieszyć wprowadzenie tej umowy i realizację tej umowy. Dla rolnictwa europejskiego to nie jest żadna dobra wiadomość, bo jednocześnie na to nakłada się polityka Zielonego Ładu, która uderza bardzo mocno w rolnictwo europejskie, o czym rolnicy głośno krzyczą w całej Europie. Konsekwencją będzie zmniejszenie produkcji żywności w Europie, czyli mówiąc wprost osłabienie bezpieczeństwa żywnościowego, a żywność ma docelowo docierać właśnie czy z Ameryki Południowej, czy również analogiczną umowę niedawno Komisja podpisała z Nową Zelandią, wielkim producentem również produktów rolniczych. To jest jakieś nielogiczne, no, osłabianie swojego rolnictwa, dobrze doinwestowanego, nowoczesnego, wydajnego, produkującego dobrej jakości żywność, przecież te standardy europejskie są przyjęte na całym świecie, ograniczanie swojego po to, żeby uzależnić od żywności z innych kontynentów. Chyba że jest jakieś drugie dno, a tym drugim dnem, o czym mówią zresztą eksperci również i z Europy Zachodniej, jest to, że Niemcy szukają rynku zbytu na swoje produkty przemysłowe, na swoje samochody, sprzęt gospodarstwa domowego i upatrują w tym Ameryka Południowa i Karaiby, to jest prawie 700 milionów ludzi, potrzebujących obida, przecież tam brakuje wszystkiego, więc można im sprzedawać samochody czy jakieś inne wyroby przemysłowe, a jedyne, czym mogą zapłacić, to są wyroby spożywcze. Pikanterii dodaje fakt, że to jest trochę, to ma być powtórzenie tego pomysłu niemieckiego na dystrybucję gazu rosyjskiego. To nie to, że Ruscy zarobią na gazie, tylko gaz miał trafić do Niemiec, a Niemcy będą decydowały, czy miały decydować o tym, komu dać, kto grzeczny, kto dostanie, po jakiej cenie. To samo chcą powtórzyć z żywnością. To jest zła wiadomość i dla Polski, myślę, że rząd polski musi przede wszystkim też bardzo mocno dbać o nasze interesy, o polski rynek, polskie rolnictwo, bo jeżeli to rolnictwo zacznie się zwijać, niestety czarne chmury się gromadzą również w kontekście kolejnego otwarcia na żywność z Ukrainy, to rolnictwo, które jest podstawą bezpieczeństwa żywnościowego, nie import. Nie Ameryka Południowa, Nowa Zelandia czy Ukraina, tylko polskie gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego, o którym tyle mówimy, tylko że na naszych oczach to się może skończyć. I w ten sposób tak naprawdę płynnie przechodzimy do drugiego tematu, zerwanie umowy zbożowej. Jakie to ma znaczenie? Bardzo złe. Rosja zapowiedziała to wcześniej, może to jest element szantażu, może chęć zmuszenia Ukrainy do jakichś rozmów pokojowych, zerwała umowę zbożową i zboże przez Morze Czarne już nie będzie transportowane. Przypomnę, to jest najprostszy i najtańszy, bo trzeba koszty fraktu brać pod uwagę, sposób transportu zboża z Ukrainy do głównych rynków zbytu, czyli Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Tam jest blisko przez tureckie cieśniny i już jesteśmy na Morzu Śródziemnym. Eksport z Polski jest trudny i to jest od razu około 7 tysięcy kilometrów dalej, żeby opłynąć całą Europę. Natomiast konsekwencją zamknięcia kanału czarnomorskiego, przez który przez rok Ukraińcy wyeksportowali prawie 40 milionów ton zboża, to są ogromne ilości, ogromne, i tylko statki to zapewniają. Konsekwencją będzie jeszcze większa presja na transport lądowy przez kraje graniczące z Ukrainą, czyli głównie to dotknie nas i Rumunię. Pytanie jest inne. Dobrze, no my jakby rozumiemy konieczność tranzytu. Tylko czy coś przez rok się wydarzyło i nie powtórzy się sytuacja jeszcze może zwielokrotniona, że ten niby tranzyt, który miał przepłynąć przez Polskę, przejechać przez Polskę i trafić do portów, czy do niemieckich portów, czy do Kłajpedy, niestety zostawał w Polsce. Oby się nie okazało, że to wszystko się powtórzy jeszcze w formie zwielokrotnionej. No właśnie, ale żeby to się nie powtórzyło, to trzeba uczyć się na błędach, wyciągać jakieś wnioski. Czy takie wnioski zostały wyciągnięte? Nie wiem, to trzeba pytać ministra rolnictwa. Ja nie widzę, żeby
zwiększyła się możliwość, żeby zwiększyły się możliwości przeładunkowe naszych portów. Nic w tym czasie się nie wydarzyło. Są te same kanały transportu kolejowego czy drogowego. No, wprowadzono zasadę tego elektronicznego zabezpieczenia tranzytu. To jest jakieś rozwiązanie. Ja nie wiem, czy do końca skuteczne, nie jestem pracownikiem administracji skarbowej, czy tam celno-skarbowej, czy to jest wystarczające. My nie powinniśmy utrudniać jakby tranzytu. No, rozumiemy sytuację na Ukrainie, chociaż tam nabijamy kap za tym międzynarodowym koncernom, które tam siedzą, no, ale rząd ukraiński mówi, że chce eksportować, ale niech to będzie faktyczny tranzyt, a nie obejście przepisów i stworzenie jakiegoś takiego mechanizmu, że niby to ma przejechać przez Polskę, a de facto zostaje w Polsce i niszczy polski rynek, szczególnie, że już trwają żniwa. No właśnie, że już trwają żniwa, więc ostatnie kilka minut musimy poświęcić sytuacji wewnętrznej. Ta sytuacja nie jest dobra dla rolników. Teraz Prawo i Sprawiedliwość, bo tutaj na razie musimy skupić się na obecnym rządzie, proponuje coraz to większe dopłaty. W jakiś sposób chce na pewno przekonać część wyborców. Wieś to jest bardzo często program, który był dedykowany takim odbiorcom. Czy uda się polskiego rolnika przekonać przed wyborami i czy te dopłaty realnie jakoś mogą poprawić sytuację w polskim gospodarstwie? Pani redaktor, no, wie pani, że moje relacje z, właśnie związane z tym zbożem z Ukrainy i innymi błędami PiSu z moją partią, której jestem 22 lata, były trudne. Ja widzę jakieś światełko w tunelu, to uczciwie muszę powiedzieć, może niektórzy się na mnie będą o to obrażać, ale wyciąganie wniosków jakieś następuje, więc mam nadzieję, że również ten tranzyt będzie szczelny. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację na rynku zbóż, no, ani nie udało się wywieźć tak ogromnych ilości zboża, to nie było możliwe, no bo przecież ograniczone są możliwości przeładunkowe. Notabene to są zachodnie firmy, które zarządzają nabrzeżami. Nie ma w dalszym ciągu państwowego jakiegoś nabrzeża, które mogło awaryjnie, ratunkowo wysyłać większe ilości zboża. Natomiast w tym roku opłacalność rolników, czy pokrycie kosztów, no, niedopuszczenie do upadku gospodarstw jest zapewniane bardzo dużymi dopłatami. Rolnicy się sami gubią w tym i pracownicy Agencji Restrukturyzacji też do końca nie wiedzą. To jest pierwsza pszenica, druga pszenica, trzecia pszenica, w zależności od tego, w jakim okresie roku te zboża były sprzedawane. Natomiast no, idą na to wsparcie miliardy złotych, zarówno zmniejszenie kosztów, bo do nawozów po raz kolejny jest dopłata. Notabene w dużej mierze idzie na dopłatę do nawozów importowanych z Rosji, co jest też nielogiczne. No ale widzę, że rząd próbuje ratować sytuację dochodową rolników transferem pieniędzy. Tylko na dłuższą metę to jest niemożliwe do utrzymania. No, trzeba uczciwie... Musi być tak, żeby mały i średni gospodarz był w stanie się utrzymać z tego, co produkuje. Musi się opłacać. Rolnik powinien uzyskiwać swoje podstawowe dochody z tego, co wytworzy w gospodarstwie, czy ewentualnie jakie usługi społecznie użyteczne na wsi będzie realizował. I lokować to na rynku. Dopłaty, dopóki Unia utrzymuje mechanizm wsparcia bezpośredniego, to trzeba z nich korzystać, ale one nie mogą być podstawową formą ratowania gospodarstw, bo przecież żaden budżet tego nie utrzyma. No może budżet wyborczy ma swoją specyfikę, ale na dłuższą metę nie takiej pomocy rolnicy oczekują. Oczekują stabilnego rynku i również to, co zaczyna się pojawiać z kolejnymi grupami produktów. Te maliny, w tej chwili czarna porzeczka zaczyna się, muszą być wzięte no, w jakieś karby firmy, które pasożytują na rolnikach, firmy, które kupują od rolników, które uzyskują nieuprawnione korzyści, które płacą rolnikom, jak im się podoba, najczęściej poniżej kosztów wytwarzania, skazując rolników na dyktat cenowy. Jest niemożliwe, czy bardzo trudne udowodnienie zmów cenowych, bo przecież to się nie odbywa gdzieś przy okrągłym stoliku, gdzie można to nagrać. Natomiast jeżeli tylko państwo jest w stanie zapanować nad kolejnymi ogniwami łańcucha żywnościowego. Państwo musi zapewnić pewną uczciwość i transparentność tego całego łańcucha, również uwzględniając dochody uzasadnione i uczciwe dochody rolników. W tej chwili tego nie ma, no i państwo ratuje dopłatami. To jest polityka prowadząca donikąd.
I tutaj musimy na razie postawić kropkę, ale my na pewno będziemy na antenie Radia Wnet wracali jeszcze do tych tematów. Będziemy też słuchali głosu ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przewodniczący Rady do Spraw Wsi, Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP, a także były minister rolnictwa był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam panią redaktor i wszystkich waszych słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek. Już minęła godzina 13, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.